Punkt karatę, mimo że mam tą poważną wątpliwość. Czy rzeczywiście mam ten raj w sobie? Od zawsze mi powtarzano, że człowiek jest jaki jest, że jest niedoskonały, że musi się ciągle jakoś odkupiać i wybawiać. Więc naprawdę nie wiem, czy mam ten raj w sobie. No, teraz i tak akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo, że mam tą poważną wątpliwość. Czy rzeczywiście mam ten raj w sobie? Wcale nie mówiono mi tego od dziecka. Nie pamiętam też, żeby mówiono to od pokoleń ludziom. Raczej się przekonuje, że z człowiekiem coś jest nie tak, że nie zasłużył sobie na bycie świętym i dobrym, i teraz musi to jakoś odkręcać. To i tak akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo, że mam taką poważną wątpliwość. Czy rzeczywiście mam ten raj w sobie? Nigdy nie mówiono o mnie w ten sposób. Wręcz przeciwnie, odkąd pamiętam, powtarza się że z człowiekiem coś jest nie tak, że nie zasłużył sobie na raj i jest skazany teraz na cierpienie i wygnanie, to i tak akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Wbrew nie wiem, czy mam ten raj w sobie, Bok oka, może on gdzieś istnieje, w jakimś innym wymiarze. Pod okiem, ale jak ja mogę go mieć w sobie? Pod nosem, nikt mnie o tym nie zapewniał, odkąd pamiętam. Broda, a to, co udało mi się zasłyszeć o sobie samym. Obojczyk. To wcale nic rajskiego ani boskiego. Pod pachą ta wątpliwość, czy kiedykolwiek miałem ten raj w sobie. Głowa, kiedy zaglądam tam głęboko. brew wcale nie czuję żadnego raju. Bok oka wręcz przeciwnie. Mam tyle poczucia niezasługiwania. Pod okiem gorszości. Pod nosem bycia nieodpowiednim, nieadekwatnym. Broda. Jaki raj we mnie. Obojczyk. Nie wiem, jak to jest mieć ten raj w sobie. Pod pachą. Ale jest taka część mnie. Która chyba to gdzieś czuje. Głowa, taka część mnie tak bardzo głęboko w środku. Bref, że naprawdę trudno to poczuć, od tak. Bok oka: Otwieram się na to, że każdy człowiek ma ten raj w sobie. Pod okiem, a jedyny problem polega na tym, pod nosem, że nie mamy z tym kontaktu. Broda, bo uzbierało się tak dużo wątpliwości i tak dużo przekonań. Obojczyk, że naprawdę zapomnieliśmy o tym, co jest tam głęboko piękne i prawdziwe. Pod pachą tak mi zależy na tym, żeby poczuć ten raj w sobie. Głowa, więc otwieram się na wszystko, co jest mi potrzebne. Brew, żeby przebić się przez te wszystkie warstwy, bok oka nie tylko te moje z dzieciństwa i z życia. Pod okiem. Ale nawet te warstwy pokoleniowe pod nosem, które trzymają mnie w oddzieleniu od mojego raju w środku. Broda, i nawet jeśli nie mam bezpośredniego z tym teraz kontaktu, obojczyk to przynajmniej akceptuje, że mam to w sobie. Pod pachą, to nie zostało zabrane, to nie znikło. Głowa, to piękno jest tam w środku i czeka na mnie. Brew, uwalniam się od wierzenia w te wszystkie bzdury. Bok oka, że jestem złym człowiekiem. Pod okiem. Że nie zasługuje na nic dobrego. Pod nosem, że muszę czekać, aż ktoś mnie z tego wybawi. Broda to mnie tylko trzyma w byciu ofiarą. Obojczyk, która jest bezsilna, bezwolna, pod pachą i nic tak naprawdę nie może. Głowa, uwalniam ten stek, bzdur. Bref, mam już dość bycia utrzymywanym w tym szachu. Bok oka, sama ręka Boga mnie stworzyła. Pod okiem, więc kto mi wmówił, że jestem czymś złym? Pod nosem niezasługującym. Broda: uwalniam te wszystkie brudy, myślowe i emocjonalne. Obojczyk, które trzymają mnie w rozdzieleniu od mojego raju. Pod pachą: otwieram się na to, żeby zobaczyć mój raj i wejść tam któregoś dnia. Głowa. To w porządku, jeśli w tej chwili tam jeszcze nie jestem. Wbrew, na razie uwalniam się od tego przekonania, że tego w ogóle nie ma. Bok oka, jestem z natury dobrym człowiekiem. Pod okiem, bo wszelkie stworzenie jest dobre. Pod nosem. Akceptuję, że mam ten raj w sobie i któregoś dnia będę w samym jego środku. Broda, a może już nawet jestem? Obojczyk, tylko umysł jeszcze trochę zabłądził. Pod pachą uwalniam się od tych wszystkich kłamstw i niedorzeczności. Głowa, że jestem kimś złym czy niezasługującym. Brew, akceptuję siebie jako przepiękne stworzenie. Bok oka, wszelkie stworzenie jest dobre. Pod okiem, jedyna rzecz, która jest niedobra, to moje własne przekonania. Pod nosem, a te... Mogę uwolnić, zaczynając w tej chwili. Broda, akceptuję, że w samym moim centrum jest ten boski raj. Obojczyk i nic przed nim nie może mnie powstrzymać, tylko moje przekonania. Pod pachą powoli otwieram się na uwolnienie ich wszystkich. głowa, bo nie ma większej tęsknoty i większego pragnienia, jak wejście do własnego wewnętrznego raju.